Siemaneczko, z tej strony Rolnik 330. W tym odcinku chciałbym wam pokazać mój nowy nabytek, czyli stację meteorologiczną Marquand. Naprawdę, czekałem na tą stację, aby ją kupić, aby ją zamówić. Naprawdę, tamta stacja była bardzo dobra w Hyundai, ja ją nadal mam, lecz została uszkodzona przez grad, który w tym roku spadł. Naprawdę duży to był grad, prawda? No więc sobie pomyślałem, a chodzę do pracy, no to sobie kupię nową stację. I ja bardzo lubię pogodę, więc sobie taką oto stację kupiłem. Tutaj właśnie, tutaj pokazuję ikonka pogody, Water Forecast. Tutaj dzisiejsza temperatura najwyższa i najniższa. Odczuwalna temperatura wiatru, feels like. Saturday 25.09, gdzie jest, tak? To jest data. Tutaj pokazuję u góry rain, czyli deszcz. Deszczomierz jest u góry na stacji, na wiacie tam. Zaraz wam też to pokażę. Tutaj jest wind speed, tutaj jest prędkość wiatru. Ja sobie ustawiłem kilometry na godzinę. I aktualnie to jest ikonka, że się obraca, że się kręci. Na razie to jest malutki wiatr, 1,4 km, o 2,4 km na godzinę. Przestawia się to co pół minuty. Tu jest ile wiało przez największy wiatr przez godzinę. Tutaj mamy godzinę oczywiście. Temperaturę na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tutaj jest też wilgotność powietrza i barometr, czyli hektopaskale, ciśnienie atmosferyczne. To. Tego na co wygląda. Tu ma przyciski też. Jeżeli widać dobrze, to fajnie. Nic się nie dzieje. No i tak to wygląda właśnie. Ta stacja, dałem za nią trochę. Podam cenę na dole w komentarzach. Tak wygląda stacja meteorologiczna. Nowa u mnie właśnie. Wisi teraz. Stoi na wiacie, przyczepiona, przykręcona. Nie wiem, czy to jest właśnie w dobrym miejscu postawione, bo z tego względu, że to jest dom, tam jest dom, wszędzie są domy, prawda? To może zasłaniać, ale tato mówi, że tutaj nie będzie zasłaniało. Ona stara zawsze stacja była w tamtym miejscu na płocie, a ta stacja jest tutaj, na rogu. No, może coś z tego będzie, mam nadzieję. I taka stacja, jeszcze wam na dole później pokażę. Jeszcze pokażę wam pudło po niej. I dostałem do niej ładowarkę w tym pudle. I wszystko było, więc jestem bardzo z niej zadowolony. Polecam Marquand. Pudełko jest naprawdę duże. Widzicie, tu jest laptop. Tu jest pudełko. Pudełko naprawdę jest duże na nią. Ale to jest tak. Marquand Mesures Wind Rainfall. Temperatura, czyli temperatura powietrza, opady deszczu i wiatr. Tak to wszystko wygląda. Mogę coś tu o niej poczytać. Bezprzewodowa stacja pogodowa o zasięgu do 100 metrów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz deszczu. Pokazuje również prognozę pogody, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne. Wyposażona w alarm pogodowy i funkcję drzemki. Wyposażona ona jest też włącznie w zasilacz z akumulatorkami, z 5 akumulatorkami A4. Zasięg 100 metrów, więc spokojnie można sobie gdzieś położyć. I tak jak mówię. A i jeszcze tutaj zapomniałem, bo tam nie było widać na polu. Ona ma solar taki. Że nagrzewa się słońce. Nie nagrzewa słońce, tylko od słońca się ładuje ta stacja. Pozdrawiam was i dzięki, do następnego odcinka. Na razie, cześć. Zostawcie łapkę w górę,
i subskrypcję na tym kanale.